Fortnite.com. Losowanie V-Dolców. Konkursy dla graczy. Wiele metod płatności. Korzystny system poleceń. Odbierz darmowe 3 zł na stronie. Kod promocyjny w opisie. Rollnight.com. Zostaw suba! Prawda, granatnika i dawa. Co oznacza, że o jeszcze zobacz, dwa dynamity. Sobie jeszcze, ale on sobie rzucił ten dynamit. Nie do końca rozumiem, co się właśnie wydarzyło. Teraz ma przeciwnika pod sobą. Jeśli to tam rzucał. I nie zdążył go złapać na tę edycję i. Co tu się stało? Zabił ostatecznie dawa. Mi się wydawało, że Daw rzucił ten dynamit, tylko teraz zobacz, tak. Że nie ma high groundu, ale nie chyba to nie będzie jakiś duży problem. Leczy. Tak, wydaje mi się, że. O, i teraz przeciwnik go zabudował i poszedł traf. Ajaj, ale! I bardzo, bardzo ładnie to zrobił. Smiley zrobił to naprawdę po. Po mistrzowsku, nie ma co ukrywać. Fajnie zabudował go. Teraz Buchu przechodzi do swojego rywala. Piękna edycja, piękny strzał. I Kutaban regularnie z joystickiem, dlatego... Tam Tajowski dosyć mocno obity, 66 HP tylko na jego koncie. I jest właśnie podejrzany przez Kutabana. Już tylko 33 HP na jego koncie. Oj, wydaje mi się, że ciężka sytuacja dla Patryka. Czy jest w stanie z tego wyjść? 33 HP, no bo jak to mówią, nie ma sytuacji bez wyjścia, ale i tutaj... w tym momencie Kutaban. Jednak Kutaban bezwzględny. Dlaczego jest 50 kurwa typa tutaj, no? Ja pierdolę. Nie no, 50 nie było. Ale nie wiem, czy to był nawet on, czy jakiś inny typ. O ja pierdolę. Właśnie spodu na skrzynki, więc dużo. A to jakiś podjazd będzie. Na plizent, mrówka jest, tutaj obok niego już przeciwnik, Jarkos, który gdzieś tam rzuca te śmierdziuchy na niego. No i mrówka tu ma delikatne problemy, tam jest u niego z 2 HP gdzieś mniej więcej, no i to będzie łatwy frag raczej. Chyba nawet tym jeszcze granatem. Jeszcze śmierdzi bombą, dokładnie. Oj, tak. Jarkos pięknie. Właśnie zabija mrówkę, ma teraz już 100 na 100 i miał jeszcze jakiegoś rywala niedaleko siebie, ale mogliśmy zobaczyć na minimapie, że ten rywal już powoli się oddalał. Powinniśmy mieć taką możliwość, żeby włączyć tryb slow motion. Tak, i ale taki mega zobaczyć... slow motion, tak, dokładnie, tak. Bo tutaj się działo za dużo i tutaj cała końcówka też mega dynamiczna. I Shikuni właśnie z tego high groundu, 140 z tej pompy, to było kluczowe, naprawdę. 140 i jeszcze tutaj z Kałacha, zobacz w ogóle co on miał w ekwipunku, Kałacha i pompę. Ale zrobił, myślę, że zrobił. Faktycznie dobrą decyzję podjął i w tym momencie się go uśmiechnięty. Tak, widać tą radość tutaj. Elo! Kurwa, prawie się zabiję. Kurwa! Ja pierdolę, miał 0 HP! No dobra. Kurwa, 30!
Nero padł, bo się wydarł. Musi uważać na swojego przeciwnika. Adaś ma troszkę więcej HP i wpada do niego do kostki i to Adaś! Jeden strzał, co mi się wydaje. Dwoma chyba dwoma. Dwoma. Bardzo możliwe. No. Jednakże na razie mu to nie wychodzi i teraz chyba mu właśnie wyszło i czy tutaj będzie frag skip? Co się dzieje? Co się stało? Jak to jest w ogóle możliwe? Kaz! 51 HP na jego koncie, to znaczy, że musiał go zabić mając zaledwie 1 HP, a jego przeciwnik Kubas miał przed chwilą 150. Tak, miał Maciuś jest, ice fire. Teraz obijany się przez Maciusia, Shikuni dalej leci. Dalej. Maciuś ma high ground, okay. Ma apteczkę, ale wie, że nie ma czasu jej użyć. No, jestem apteczka tutaj się nie przyda. Co zrobi? I czy to nie będzie... Czy Maciuś, spadł? Sam się wyeliminował. Maciuś spadł. Sam, oj, to... Że to będzie zaraz dla niego zabójcze. I teraz bardzo mało HP na koncie Veraxera. Top 3. Jestem ciekawy, z kim tutaj walczy, bo tak naprawdę teraz, no, teraz nie widzę. Shikuni i Evil. Veraxer musi bardzo szybko sobie użyć potek, bo w przeciwnym wypadku gdzieś tam te 20 HP, obawiam się, że nie wystarczy, żeby wygrać. No, powiem ci, że Shikuni na dole, zobacz, że on tak naprawdę ma najwięcej życia ze wszystkich tutaj graczy, ale Evil ma znowu najlepszą pozycję w tym momencie. Nie wiem, czy Shikuni nie miał przypadkiem i jeszcze mam minigana. O Jezu, jeszcze minigana. To może być decydujące. To będzie bolesne, powiem szczerze. Tak. Ja tego minigana nie lubię. Shikuni versus Evil. Zobaczymy, kto wygra w tym pojedynku. Bardzo mocno pobijany. Ale jednak shotgun. Jednak shotgun, nie minigun. Shikuni, gratuluję bardzo serdecznie. Pierwsze zwycięstwo na dzisiaj. Fajnie, że mieliśmy okazję oglądać tego Shikuniego od gdzieś tam takich momentów, gdzie było ciężko do tak jak wygrał. Fajnie, tak, naprawdę fajnie. Często się tam przewijał, miał jakieś te fragi, nie wiem w ogóle ile miał fragów na koniec. No, bardzo emocjonująca to była na pewno rozgrywka i się dużo działo. Myślę, że gracze trochę tak na czuja grali, że chcieli jeszcze sprawdzić teren, wybadać, czy właśnie inni grają agresywnie, czy nie. I wydaje mi się, że z każdą kolejną grą będą grali troszkę bardziej defensywnie. River Leviathan, I hope they'll win this matchup. Let's go, let's try with the fish. Bogies. Referee, zbijesz pionę? Referee, piona! Piona referee! Let's go! Pionę mi dał żółwika. To jest kurwa żart jakiś, ja pierdolę no. Maców marnuje, wpierdala się we mnie, co za idiota jebany, kurwa. Typ koło mnie od razu jest i wpierdala się we mnie samolotem, no. Jest debil pierdolony, przepraszam. Whoever was that. Nie chcę powiedzieć nawet kto, ale... Ważne. No typ nie rozumie mnie, naprawdę. Idę sobie tutaj, sfarmić jakiś metal. Jeśli chodzi o ten pojedynek chłopaków. Tu mam powtórkę, to jest Powity, właśnie, to jest bardzo ciekawe. Zobaczmy, kto go zabił. Bardzo pechowy, bardzo pechowy. Ilu to metrów? 124? A wydawało się, że to był taki, wiesz, strzał z wieżowca, wiesz, o co chodzi, tak idealnie, wiem, wiesz. No, to tak wyglądało. Z daleka, z 2 kilometrów. Bardzo ładna pompa, naprawdę. Ładnie się wyczuł moment, ale zobacz, jakiś, jak szybko został jakiś tutaj shotgun, czy snajpa? Chyba snajpa. Heavy snajperka, z daleka, tak. Cała ja. Musi się teraz uleczyć małymi potkami, tam jeszcze miał dużą potę obok siebie, więc wydaje mi się, że na spokojnie będzie chciał się wyhealować. Ale zobacz, cały ucieka, no. Ucieka, mimo że robił. Trafił, no dobra, byku, ja sobie idę, weź sobie tam radź. Dokładnie tak. Jesteś minus 150 HP, to dasz radę. O, może. Okej, mamy powtórkę. Na tutaj frag jakiegoś ładnego w domku. To był, czy, albo czy to trzepiaczka. Był
A nie, widzisz, tutaj czepiakiem musiał... wykurzył, że tak powiem, przeciwnika, przeciwnika z chaty. Tylko i... Kolejne fragi. I ładnie sfragował, pięknie. A to coś, co oglądaliśmy tutaj właśnie. Tak, tak, to było ładne. To jest ludzi na zwykłym skinie w ogóle. W momencie, by the way, tutaj walczy z Priciusem chyba. Nie, nie, nie. A nie, przepraszam, łojku, to łojku. No tam, to jest się tyle dzieje, że naprawdę, wiesz, że... To jest mój tato, tutaj w pierwszym rzędzie. I moja mama macha tutaj. No i git! Ago bodajże dostał czepiakiem i wskoczył w swojego przeciwnika i w dwójkę się wyeliminowali naraz, ale w tym momencie o. LPster już tylko 23 HP na jego koncie i będzie musiał powalczyć z swoim przeciwnikiem. Tak. Tutaj widać, że to jest jego rywal i ma naprawdę dużo HP, ponieważ będzie miał 100 na 100, a LPster jeszcze dopił sobie małego kevika, ale... No ma high ground, ale czy ten... Już nie ma high groundu, w ogóle już nie ma go. W ogóle już go nie ma na mapie, jakby dokładnie chyba tak. Troszkę... Troszkę nie do końca mi się wydaje, że wiedział, gdzie jest jego przeciwnik. Tak, tak, tak. Not bad, ty! Nie, tak. Ale rzuciłem przez okno tego, jakim jestem kozakiem. Czajecie to, że trafiłem przez to? Ha, puktam. What have been some of the highlights for you? Już któryś raz any particular plays, tak, on particular games dwa razy, that you thought trzy, was naprawdę. Where you really shone today? Tak, to prawda. I was taking high ground. High ground. And I was Znowu. Smart. Znowu. I use game sense because it's really, really important game sense and mechanics like aim. 16-latek. 16-latek. Nie, no nic tylko pogratulować. Cheer you on all day as well. Has it given you a bit of wind in your sails? Made you feel even better having all everyone here from Katowice to celebrate and help you along the way? Yeah. In terms of moving forward as well, obviously now you're a solo champion. This must be an amazing experience. What have you taken away from being here this weekend as well? I'm taking experience and that I will use in future tournaments that I will try to win to. And lastly, you know, thank you so much for giving us such a lot of entertainment. Naprawdę, you guys are watching Jarkos play. Brawa. 16-latek, zobaczymy jak się tu dnia. 16 lat, młody Bilby. Pokazuje, że można. Prasznijmy tak. Absolutely brilliant. Ładnie, ładnie. Luźno, pozdrawiam Fortnite. Pozdrawiam Discorda Frozen z Polski. Thank you very much, Jarkos. There we have it. That's me on the main stage here, our Polish solos champion Jarkos. A ile w ogóle brakowało Shikuniemu do Jarkosa w takim razie? Shikuniemu brakowało, już ci mówię, 17 punktów. Turniej w ogóle, mega fajny event. I co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie. I tutaj możemy pokazać jeszcze dla osób, które są wzrokowcami.
Proszę bardzo. Na koniec spójrzcie tutaj na tabelę. Na zwycięzcę i na to, jak się top 10 plasuje top 10. Dokładnie. Czy Kuniku, Ellen, Richard, Spies, Maciuś, Hopek, Zik, Evil, Lateback. Nasze top 10 dzisiejszego turnieju solo. Pok, champy poszły na czacie, oczywiście. Muszą być. Daj bileja, ale no wiadomo, no poszły.